mówiąc o Rekopolu, no najbliższa jawi się 12, ale przecież jest i 8, jest i cel numer 9, jest 11, bo są zrównoważone miasta. Mówiąc o gospodarce odpadami, o tej niewłaściwej, przywołując spalanie śmieci, mówimy także i o zdrowiu. Ale klamrą jest 17. I tak mógłbym mówić bez końca, ale to nie o mowę chodzi, bo to już zostało zadecydowane. 5 lat temu wreszcie udało się spisać te zadania. Teraz jest czas na działanie. I właśnie tu i teraz działamy. Nie spotykamy się w gabinecie, tylko widzimy się podczas konkretnej akcji, w której pokazujemy to, czym się zajmujemy. Pokazujemy to, co chcemy promować, czyli właściwą, odpowiednią gospodarkę w obiegu zamkniętym. A mówiąc językiem odbiorców dzisiejszej akcji, czyli uczniów szkół podstawowych, pokazujemy, co może zrobić, a może co powinien zrobić nawet mały człek, żeby zawrócić butelkę, żeby dać drugie życie odpadowi, żeby ograniczyć ilość odpadów, które w ogóle pojawiają się w środowisku. Witam Państwa, za mną stoi Mieczysława, jedyna w Polsce mobilna strefa edukacji ekologicznej, posadowiona, wkomponowana, można powiedzieć, w prawdziwą śmieciarkę. My koncentrujemy się na gospodarce odpadami. Działaj z impetem to kampania, którą robimy właśnie z przedsiębiorcami. 4 inicjatorów, naszych akcjonariuszy, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone i Nestle, ale siła partnerstwa, dołączają kolejni. Jest Biedronka, Horeca, Alpla, rozszerza się łańcuch wartości produkcji i zagospodarowywania opakowań typu PET. I ta współpraca to nie jest tylko wytłumaczenie cyfry 17. Z CSR Consulting jesteśmy zaprawieni we wspólnych bojach, bo jest to kampania 17 celów, której jesteśmy od kilku lat partnerem. Wspólnie współtworzymy, mówię w czasie teraźniejszym, bo jest to oczywiście inicjatywa otwarta, tak jak i wszystkie inne, koalicje 5 frakcji, jak często ludzie mówią, by pomóc im rozstrzygnąć problem, co do czego wrzucać, jak postępować z odpadem. Temu między innymi ma służyć koalicja 5 frakcji. Powołaliśmy także Centrum Zrównoważonych Opakowań. To wspólna inicjatywa właśnie CSR Consulting i Rekopolu. W jednym miejscu siadają ci wszyscy, którzy wspólnie, równolegle z obiegiem surowca, opakowania, produktu w opakowaniu, odpadu opakowaniowego i za momencik recyklatu uczestniczą i decydują właśnie o tym obiegu. Uczymy się wspólnie ekoprojektowania, uczymy się myśleć o tym, jak przekuć w czyn stwierdzenie, że 80% losów opakowania i odpadu opakowania decyduje się już na etapie projektowania. To jest bardzo istotne. To jest Centrum Zrównoważonych Opakowań. Duże, ogromne przedsięwzięcie, które w konkretny sposób ma pokazać do roku 2025, jak przesuwamy się w stronę bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce. Ale w sumie mamy jeszcze 10 lat. 10 lat na to, żeby osiągnąć niesamowicie ambitne założenia. Ale to nie siła tych założeń tkwi w ambicji, tylko w tym, że ich realizacja jest nieuchronna. Nie można od niej uciekać. Zrozumieli już to ci, którzy na przestrzeni tych 5 lat dołączyli się do wspólnych działań. Bo można opowiadać o swoich działaniach indywidualnie. Można organizować własne przedsięwzięcia, natomiast to siła współpracy. Dodatkowość tych działań, pomnożona przez wspólny wysiłek, jest jedyną szansą zrealizowania tej bardzo ambitnej agendy. To jest tak szeroki wachlarz obszarów do działania, że nie ma wymówki, że to nie jest moja agenda. 17 celów, 169 zadań i wyzwania, które widać gołym okiem, to wystarczający powód, asumpt, rzekłbym obowiązek do podjęcia konkretnych działań. Rekopol na rzecz celów.